Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Wokusia, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu i w kolejnym odcinku cyklu podcastów Moje Seriale, a dokładniej w kolejnym odcinku cyklu podcastów Nasze Seriale, ponieważ dzisiaj znów jest ze mną rozmówca przez cały odcinek, to nie będzie wstawka, jest ze mną Rafał Siciński, witam Ciebie Sik. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy, jest mi bardzo niezmiernie miło, że mnie gościsz w swoich serialach po raz kolejny, rok minął chyba. No już minął okno, to było wiosną, wtedy jakoś marzec, kwiecień, a teraz jesteśmy na progu przed jubileuszowym odcinkiem, bo to numer 49. Gigantyczna seria się z tego zrobiła. Dzisiaj nie będziemy mówić o superbohaterach wyjątkowo, dzisiaj będziemy mówić o zombie. I to całkowicie, cały odcinek opanowany przez nieumarłych. Teoretycznie dwa seriale ze sobą powiązane, w praktyce no to do tego dojdziemy, jak to wyszło. Dzisiaj będzie piąty sezon Z Nation i pierwszy sezon nowego serialu od Netflixa, czyli Black Summer. I zaczniemy szybko o Z Nation, bo chyba bardziej wolimy się skupić na tej nowości. Ja już kilka razy o Z Nation mówiłem, ty gdzieś tam też nawiązywałeś kilka razy w różnych rozmowach, ale ogólnie, jak wspominasz ten serial, bo to już jest zamknięty produkt, piąty sezon zakończył ten serial. Tak. Ja oglądałem właściwie od premierowo, od początku, od pierwszego odcinka czekałem na ten serial i ja wiedziałem, że to będzie coś innego, kiedy on startował w 2014 roku, będzie inną rzeczą niż The Walking Dead. Pierwszy odcinek mi pokazał, że no nie byłem przygotowany na to, co nam twórcy zaserwują, bo to było, wiesz, to był taki serial na zasadzie zabawy z... Taki mokry sen fanatyka zombie, który sobie wyobraża, jakby to było, kiedyby, wiesz, była apokalipsa, zombie by wstały z grobów, czy by po prostu jakaś epidemia wybuchła i jakby sobie właśnie radził, nie? Tak ja sobie to patrzę, więc wiesz, tutaj mamy tysiące różnych dziwnych scenariuszy, tysiące dziwnych pomysłów. Ja to kupiłem, bardzo mi się to podobało, śledziłem czasami z większym, czasami z mniejszym zainteresowaniem, bo ten serial równy nie był. On miał momenty, gdzie mimo swojego humoru, mimo, wiesz, genialnych czasami pomysłów, bo mówię genialnych tak w cudzysłowie, bo wiesz, bo to wszystko było bardzo dziwne. Był nudny. To był przeraźliwie nudny. Kilkanaście odcinków w tym serialu było świetnych, a kilka było na pewno takich, które męczyły mnie. Natomiast wiesz, jak tylko się pojawił ostatni sezon na Netflixie, no to rzuciłem się na niego właściwie, bo nie mogłem się doczekać tego finału. Całość oceniam bardzo dobrze. To znaczy, nie jest to na pewno rzecz, wiesz, jakaś wiekopomna, że wiesz, że będziemy do niej wracali, ale przez te 5 lat zapewnił mi dużo rozrywki i ciepło go będę wspominał. Ja miałem dokładnie tak samo. Zacząłem premierowo. Ten serial... Oczywiście od pierwszego odcinka już pokazał, czym będzie, ale też on mocno się zmieniał, bo w ogóle w pierwszym sezonie tam było kilka takich dużych zmian. Przecież w pierwszym odcinku głównym bohaterem jest Michael z Losta, który po pierwszym odcinku znika. Tam w ogóle jest jakaś inna akcja. Oni szukają jakiegoś niemowlaka czy coś, to jest zupełnie co innego. Potem jest ktoś inny głównym bohaterem i też znika. I tak naprawdę dopiero tam gdzieś w końcówce pierwszego sezonu i od drugiego wykrystalizował się taki główny skład tej drużyny. I ja się zgadzam, że wielokrotnie ten serial był nudny. Niektóre odcinki miał takie mocno męczące, z takimi jakimiś wizjami ciężkimi. Już od pierwszego sezonu to było i ja kilka razy naprawdę zagryzałem zęby na nim. Ale pamiętasz jakiś taki swój ulubiony etap, czy nie masz czegoś takiego, nie masz takiego podziału tego serialu w głowie, już ci to wywiało? Powiem ci tak, ja bardziej chyba lubię początek, czyli moment, kiedy oni podróżowali z Murphym i to, czyli właściwie dwa pierwsze sezony, dwa i pół.
chyba tak jakoś, gdzie jeszcze Murphy był razem z nimi i tam były te konflikty na osi Roberta, czy tam Warren Murphy, to chyba wtedy mi się najbardziej, niechętnie do tego siadałem, niechętnie to oglądałem. Później był ten moment, kiedy, który mi się chyba najmniej podobał, czyli moment, kiedy Murphy założył swoją kolonię tych swoich wyznawców. A, no, co był tym złym blondynem, albinosem dziwnym. Tak, to i ten moment trochę jakoś tak mój entuzjazm osłabł w tamtym czasie, ale od momentu, kiedy oni trafili do zony, znowu było według mnie całkiem spoko. Zeszły sezon miał kilka odcinków, które wymęczyły totalnie. Na przykład ten, który wspominałeś również w swoich serialach, czyli ten z klaunami. To jest, wiesz, to jest jedna z takich rzeczy, za które się już z innej niejednokrotnie brało, czyli brało na tapet jakąś tam subkulturę, czy jakieś zjawisko i bohaterowie musieli się w jakiś tam sposób z nim rozprawić, bo tutaj ten serial ma takie odcinki, które nawiązują albo do jakichś dzieł, filmów filmowych, tak, czyli na przykład, no nie wiem, Dog w psychiatryku, czyli to się nawet nazywa Lot nad kukułczym gniazdem, czy jakaś parafraza tego tytułu. A to był ciężki odcinek, pamiętam. I tutaj mieliśmy, nie lubię takich motywów. No i z tymi klaunami wzięli się na tapet z tą subkulturą taką właśnie, która istnieje w Stanach. Teraz nie pamiętam ich nazwy, ale ona istnieje. To są biorący narkotyki, chlejący ludzie w makijażach, którzy słuchają jakiejś takiej charakterystycznej muzyki. I wiesz, mimo że właśnie były takie odcinki w zeszłym sezonie, to on już tak dla mnie wrócił na lepszą drogę i lepiej mi się go oglądało już ten czwarty sezon. Także chyba ten trzeci chyba był, końcówka trzeciego była jakaś taka chyba dla mnie najgorsza. Wiesz co, dla mnie absolutnie najlepszy jest drugi sezon i to w ogóle nie ma, bez dwóch zdań. Tam są takie motywy, takie patenty, bo w pierwszym, tak jak mówię, oni jeszcze macali, jeszcze tak, wiesz, błądzili, w którą stronę iść, a w drugim im twórcom puściły całkowicie hamulce. Przecież tam masz te zombie zioła, masz te plantacje marihuany na zombiakach, masz zombie niedźwiedzia, masz paradę wielkiego sera i ten wielki ser toczący się i nabijający się na zombie. Masz, nie wiem, wycieczkę sobowtórów George'a Washingtona, która zamieniła się w zombie. Tam jest po prostu multum, przecież tam dochodzi do tego zapłodnienia i do urodzenia dziecka Murphy'ego, które jest w stajence i to jest normalnie inscenizacja narodzin Jezusa i w pewnym momencie przychodzą trzej królowie zombie, którzy idą z jakimś zombie wielbłądem. To zwierzę z garbem, wielbłądem, no. No przecież to jest tak zrobione, że aktorzy, bohaterowie przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na to, co dzieje się w tym momencie na planie, a my jako widzowie to już w ogóle, nie, pocisk. Przecież tam pod koniec jest odcinek z kosmitami, taki na Archiwum X zrobiony, bo oni trafiają do jakiejś bazy dziwnej, rządowej. To jest, drugi sezon to jest całkowite puszczenie hamulców i ja po prostu byłem zachwycony drugim sezonem. Potem poszli trochę za bardzo w poważne rzeczy. Trochę za dużo dramatu próbowali wciskać, za dużo poważniejszych wątków i od trzeciego sezonu ja miałem już wahania z tym serialem. I przechodząc już do tego piątego, finałowego sezonu, ja go dzielę na dwie części. Bo pierwsza połowa to jest chyba najbardziej na poważnie zrobiony serial i ja miałem gigantyczny problem, żeby się przez nią przebić. My tutaj mamy początek piątego sezonu, to nasi bohaterowie docierają wreszcie do Nowej Ameryki, do której szli przez cały ostatni sezon. Nowa Ameryka, czyli New America, znajduje się w Kanadzie i jest budowany nowy świat. Mamy po pierwsze, w sumie powinienem zacząć od tego. Po pierwsze, finał czwartego sezonu przyniósł nam czarny deszcz i zmienił pewną sytuację. Czarna tęcza i czarny deszcz. I okazało się, że ten czarny deszcz spowodował, że zombie są bardziej ludzcy. Ci zombie, którzy jeszcze nie zgnili, albo świeże zombiaki dopiero zabite, zaczynają mówić i jeśli karmi się ich jakimiś tajemniczymi Z-ciastkami, które na początku nie wiadomo w ogóle skąd są, ja myślałem, że ten temat całkowicie będzie zlany,
ale w trakcie sezonu wyjaśniają coś tam, no to oni normalnie funkcjonują jak ludzie. Jedzą takie ciastka, które nie wiadomo z czym są, wiadomo, że mają tam trochę mózgu w sobie, jakiś składnik tajemniczy i oni funkcjonują jak normalni ludzie i w tej Nowej Ameryce dochodzi do konfliktów. To znaczy najpierw mają być wybory, ma być wybrany rząd, ma być podpisana konstytucja, ma być utworzony nowy świat. Kurczę, analogiczna sytuacja w nowym sezonie The Walking Dead, tylko na poważnie. Też mamy mówiących i też mamy próbę podpisania konstytucji. I tam dochodzi do wybuchu, do przewrotu. Wszystko spada na tych mówiących i dochodzi do wielkiego konfliktu pomiędzy ludźmi a mówiącymi. I dla mnie to jest po pierwsze, te pierwsze 5 odcinków, to jest dokładnie 5 odcinków. Piąty na koniec wprowadza pewną rzecz, która już mnie na plus nastawiła, ale te 5 odcinków to jest cholernie nudne, cholernie na poważnie, starają się taki bardzo mocny dramat wycisnąć i jeszcze strasznie łopatologicznie wbijają nam do głowy problem nietolerancji, bo tutaj właśnie ten problem na linii ludzie, a mówiący to jest przetworzenie problemu nietolerancji, jaki jest na świecie i to jest tak mega łopatologicznie, że ja po prostu patrzałem i no, mówię, no bez przesady, no kurczę... No, myślę, że jak... No, nie jestem debilem, no naprawdę nie trzeba mi tego w taki sposób mówić, nie? Miałem bardzo podobne wrażenia i wiesz to, jak właśnie dodałeś, że łopatologicznie to jest. Twórcy zawsze próbowali jakieś takie polityczne rzeczy, przynajmniej po trochę ugryźć, czyli na przykład ta cała zona, czyli gdzieś tam klasa wyższa, odizolowana od reszty społeczeństwa, która, wiesz, wykorzystuje całą resztę na wiesz, jako tak jak pasożyt, no nie? Czy wybory prezydenckie, tam był taki jeden odcinek, gdzie było pokazane, że gdzieś, wiesz, dwóch największych oszustów kandyduje na nowych prezydentów, znaczy na nowego prezydenta, tak? I tutaj tak samo, wydaje mi się, że już, wiesz, twórcy wiedzieli, że kończą, że historia się zamyka, no już więcej tego chyba nie dałoby nawet rady ciągnąć, tak naprawdę. A w związku z czym, bo ja sobie już nie wyobrażam po 5 sezonie, żeby był kolejny sezon, to już jest zamknięta całość dla mnie bardzo. Więc teoretycznie oni... można by, ale to podsumujemy na koniec, na ile ten finał się sprawdza. Okej. Okay. I wiesz... Myślę, że postanowili w jakiś tam sposób zabrać głos w jakiejś ważnej sprawie dla nich. I tutaj mamy bardzo mocne lustro do tego, co się dzieje w Ameryce. Wiesz, ta Make America Great Again na czapkach tych zwolenników Trumpa, pojawiające się nowe mniejszości w Stanach, które liberalna część progresywna popiera te mniejszości, druga grupa jest przeciwnikami. Wiesz, tutaj wydaje mi się, że bardzo mocno czuć to i rzeczywiście, może to jest upatologicznie, aczkolwiek, wiesz, jako całość dobrą ma wymowę. To masz rację, te pierwsze odcinki może trochę męczą, ale jako całość, jak pokazują w dalszych odcinkach pewnego rodzaju zakłamanie tych elit, w cudzysłowie, Nowej Ameryki, to jak to wszystko jest manipulowane, jak w jaki sposób napędzane są konflikty, w jaki sposób te fałszywe informacje krążą, fake newsy, tylko że tutaj no, fake newsów nie ma w internecie, ale są przekazywane z ust do ust, jak ludzie odwracają się od swoich sąsiadów, bo popierają kogoś innego, no to wszystko jest moim zdaniem bardzo takie, wiesz, może nie jeden do jednego, bo jest oczywiście grubą kreską przerysowane, ale no, widać odbicie tego, co się dzieje obecnie. Tak, ale nie po to oglądałem Z Nation, żeby jednak tego typu rzeczy dostawać. To mogę dostawać w poważniejszych serialach. Ale mówię, to było wcześniej. To nie jest tak, że te twórcy nagle ja wiem, ale tutaj dość mocno pocisnęli. Tak. Tutaj się skupili, to jest główny wątek. To jest, a szczególnie, że patrz, jaki masz nagle przeskok, bo ja uważam, że od szóstego odcinka ja byłem kupiony. Szósty odcinek to jest jak bohaterowie trafiają do nowego lokum Murphy'ego. Murphy jest już czerwony, po czarnym deszczu on w ogóle zmieniał kolory przez cały serial, teraz jest czerwony w skórze, taki tam w kapeluszu, w garniturku. Jak diabeł wygląda, nie? No jak diabeł prowadzi nowe lokum.
I nagle przechodzimy od tego, że tam, wiesz, ta mówiąca jest moją matką, nie możecie jej traktować, jakby była zwierzęciem, nie możecie jej traktować, jakby nie była człowiekiem, a ona dla was gotuje, a ona zajmuje się waszymi dziećmi. Nagle przechodzimy od takiego poważnego tonu do jego lokum, które jest po prostu absolutnym pojechaniem po bandzie. To, tamte, co, to co tam się dzieje, to przecież mamy te mówiących rosyjską, wykorzystanych tak, rosyjską ruletkę. Jako różne meble, rosyjska ruletka, mamy hit the head, uderz w głowę, taka gra jak nad morzem, jak dzieciaki uderzają w wyskakujące głowy, to mamy zombiaki wyskakujące przez dziury i trzeba walnąć je młotkiem. Mamy Z-ruletkę, czyli zombie wyrzuca sobie oko z czaszki i oko w ruletce lata. Mamy Z-bimber, gdzie tak. Zombiarka, która była postrzelona kilka razy w brzuch, wypija butelkę, podkłada się szklanki i przefiltrowany przez zombiaka bimber smakuje inaczej, tak jak zioło zasadzone na zombiaku. No tam mamy jazdę po bandzie i to jest prawdziwe Z Nation. Ja od tego momentu mówię, wow, nie, dobra, jest szansa dla tego sezonu. I potem od tego, od tej chwili, okej, okay, potem zbalansowali to już do końca. Tam też są właśnie poważne rzeczy, ten cały, wiesz, konflikt, kto stoi za zamachem, który jest oczywisty od początku, no spoko, no ale nasi bohaterowie potrzebują trochę więcej czasu, żeby do tego dojść. Wychodzi powoli na pierwszy plan i mamy balans między tym. Też ludzie giną w każdy tam, w co drugim odcinku, też to jest dużo takiego patosu i dramatu, jak ktoś ginie. Też to jest przesadzone, ale według mnie to jest przesadzone, wiesz, w ramach konwencji Z Nation, a nie tak jak na początku. No, ja jednak czuję tutaj gigantyczną różnicę. Ale wiesz, jako że to druga połowa była jak dla mnie lepsza, no to wiesz, koniec pozostawił jednak miłe wrażenia, więc ten cały sezon ostatecznie i tak miło wspominam, bardzo miło. W ogóle to jest fajna ewolucja tych wszystkich bohaterów, bo trzeba powiedzieć, że wszyscy się właściwie spotykają. Ci, co przeżyli, to w zasadzie się pojawiają w tym piątym sezonie. Wraca Eddie, tak? I chyba dosyć długo nie było, bo była w ciąży ta aktorka, aha, tak mi się wydaje. Mamy obywatela Z, Skają, którzy tam już mieszkają. No jest właśnie największy oportunista w Z Nation, czyli Murphy, który ma swój nocny klub, który, wiesz, jest taką analogią do tych wszystkich klubów gejowskich, takich, wiesz, hardkorowych, które istnieją gdzieś tam i to jest taka właśnie jakby fantazja na ten temat. Mamy Robertę, która ma jakieś retrospekcje, wspomnienia z tych pierwszych dni po wybuchu epidemii. Więc to wszystko jest, ma takie, wiesz, fajne powiązanie. Wraca ta dziewczyna w czerwonym, ukochana Tenkeya. Aha, Red. No jest też ta nowa bohaterka, o niej nie wspomnieliśmy, też fajna taka postać. Mhm. Na początku wydawało mi się, że to taka, wiesz, będzie zbyt silna babka, ale ona jest super postacią. Ona jest powiązana bardzo właśnie się dobrze wpasowała z przeszłością Roberty. Bo... No bo tu wprowadzono te retrospekcje z Black Summer, z czarnym latem. Ja nie wiem, czy wcześniej padała ta nazwa, czy to wprowadzono właśnie pod ten spin-off, bo w tym sezonie przynajmniej dwa razy pada ta nazwa. Raz właśnie jest cała retrospekcja z Black Summer, raz Doc mówi coś o tym, że zna tam się z kimś od czasu czarnego deszczu, czarnego lata. Nie pamiętam. No właśnie, że przy Doku jest jego ukochana, ta Indianka z któregoś tam sezonu. Ona też wraca, bo pojawiają się natywni Amerykanie w serialu. Też są jakąś tam siłą, która istnieje w Nowej Ameryce i Doc się z nią spotyka i mamy wyjścia z ciała i tą całą New Age'ową, wiesz, szopkę, czyli, wiesz, jakieś wędrówki, pomaganie bohaterom, wiara w grzybki i tak dalej. W ogóle w tym, że ci jeszcze przerwę, w tym okresie, w tych pięciu odcinkach, które mi się mniej podobały, są jeszcze Z Samobójcy. To jest fajna rzecz, gdzie zombiaki w kamizelkach z materiałem wybuchowym chodzą po ten, bo ktoś ich tam wepchnął. Pojawia się też Z Kula, nie? Coś jak tak, w Flittersach. Tak, Z Kula. A właśnie to jest, a Z Kula to nie jest pierwszy raz, bo ja pamiętam Z Kula, to był jeden tam z moich znajomych na Facebooku, napisał, że to było w trzecim albo w czwartym sezonie, to przecież wypuszczał ten albinos wielki, łysy, który Był wysłany. Pamiętam, że było z Tsunami, Z Tsunami i Zinaido, Tornado Z, ale Z Kuli nie pamiętam. I znajomy mi napisał, że on kończy z serialem, bo, znaczy napisał na Facebooku na ścianie, że kończy z serialem, bo już nie dał rady tej kuli z zombiakami oglądać. I wiesz, ja mówię, co dopiero teraz, jeżeli już odpadłeś, to że tam było tysiąc innych rzeczy.
No, akurat w tym momencie, no to ja miałem kilka razy też takie myśli, że kurczę, ja chyba marnuję swoje życie oglądając ten serial, szczególnie właśnie, gdy była ta nuda i kilka razy sobie myślałem, że może skończę, szczególnie, że wiesz, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ten serial zostanie zakończony. Gdy my zaczęliśmy oglądać na Netflixie, to już chyba ta informacja była, więc no głupio byłoby nie skończyć. Tak, tak, czwarty sezon jak się pojawił, to... To bo mówiłeś o bohaterach, to chciałbym podkreślić, miałem to na początku powiedzieć, że ten serial ma świetnych bohaterów. Kurczę, ty mówiłeś, że to nie jest taka rewelacja, że to nie jest coś takiego wielkiego, powiedzmy jak The Walking Dead, to nie jest coś, co się gdzieś tam zapisze, ale dla mnie ci bohaterowie, którzy tutaj zostali stworzeni, są 100 razy lepsi niż bohaterowie The Walking Dead. Wiesz, gdyby na którymś etapie zabili Tenkeya albo Doka, to ja bym to autentycznie byłbym zły i bym to przeżył. Bardziej niż tam, nie wiem, ewentualne zabicie Rika czy kogoś w The Walking Dead. To były tak kapitalne postaci, że sobie nie wyobrażam tego serialu bez Doka i bez relacji Doka z Tysiakiem, nie? Dokładnie. W ogóle Dok i Tysiak to są chyba dwóch najlepszych bohaterów. Ja tak samo, gdyby uśmiercili któregoś z nich, a już było blisko, jak myślałem, że uśmiercą Tenkeya w tym sezonie, to ja bym chyba rzucił to w cholerę. Tak samo miałem z Murphy. No już wcześniej było blisko, już tam wcześniej z nami pogrywali, bo Doc kilka razy no tak balansował gdzieś tam, ale on zawsze wychodził gdzieś tam ze skrętem w gębie i to otrzepał się i wszystko gitara, nie? Tak. Przecież Tysiak też był już ugryziony i tam stał się tym niewolnikiem Murphy'ego na pewnym etapie, ale potem znów ogarnął się i był normalną postacią. Dokładnie. I wiesz, jeszcze a propos, bo wspominałeś, że na początku zmieniali się bohaterowie, to Michael Zostan umarł, prawda, w pierwszym odcinku, czy tam drugim. I nie, kolejny... on w pierwszym, w pilocie już. No właśnie, znaczy to chyba był podwójny pilot, ale może coś mylę. Natomiast, wiesz, tutaj twórcy się dosyć dobrze wywiązywali z tego i robili, wiesz, taką zombie grę o tron, bo potrafili uśmiercić, wiesz, postaci, które się wydawały właśnie pierwszoplanowe. Pierwszy był Charles, tak? Który zginął, ukochany Roberty Warren i Warren została główną bohaterką, ale tak samo mieliśmy romans między Abby a Maciem i Mac po prostu w pewnym momencie też został odstrzelony. No, zniknęła Cassandra Vasquez, Hector Alvarez, czyli Emilio Rivera w tej roli. Kurde, no tych bohaterów trochę się przewinęło i trochę poginęło. Mnie się zawsze podobało, że oni dosyć dobrze balansują tym i ja nigdy do końca nie byłem pewien, czy ci bohaterowie przeżyją, bo no tak to rozgrywali. Tutaj dramatyzm, jeżeli chodzi o to, był na najwyższym poziomie. Okej, okay, dobra, wiesz co, bo miało być krótko, także już powoli chyba kulajmy się jak ta kula zombie do finału. Bardzo podobało mi się zakończenie. Ja nie wiem, czy to było przemyślane. W ogóle ten odcinek nazywa się chyba The End of Everything, czy coś takiego. Nie wiem, czy ten serial był zaplanowany na koniec, bo wydaje mi się, że ta informacja dość późno się pojawiła. Chyba już nawet po emisji sezonu, że nie będzie kolejnego sezonu, a na pewno nie na etapie tworzenia tego sezonu. Okej, okay, on jest, ja powiedziałem, że on jest w pewnym sensie otwarty, no bo ja widzę możliwość ciągnięcia tego, wiesz, tam kolejne problemy, dopisywanie to żaden problem, nie? Mamy tą taką ostatnią scenę z Murphym, że on poznał pewną tajemnicę, jak tak naprawdę wyleczyć ludzi z zombie, ale to on ją zna, my wiemy, kim jest Murphy, nie? Wiemy, że on tanio skóry nie sprzeda i wiemy, że to wcale nie będzie teraz tak różowo, że nagle świat zostanie uratowany. Nie, absolutnie nie. On to wykorzysta do jakiegoś swojego taniego, małego biznesu. Ale ja ci powiem, że jak oglądałem tę ostatnią scenę, gdzie tam jest przemowa tej nowej bohaterki, tej nowej pani prezydent, gdzie dochodzimy tak naprawdę do końca, to kurczę, ja naprawdę tak... się cieszyłem, że obejrzałem to do końca. Tak jak mówię, kilka razy planowałem przestać, ale to był idealny finał. Fajnie zakończyli, super zakończyli ten serial. Bardzo mi się podobało, że to jest tak naprawdę zamknięta historia. No zgadzam się. Dlatego powiedziałem właśnie wcześniej, że ja nie za bardzo widzę dalszy koniec, znaczy, że dalsze losy bohaterów. Nie wiem, czy jest sens tego dalej ciągnąć, bo on jest idealnie zakończony. To jest po prostu, wiesz, domknięcie tych wszystkich historii. Spotykają się starzy bohaterowie. Część z nich postanawia sobie razem żyć. Mamy taki, wiesz, ustalony, powiedzmy, status quo. Czyli jest ta nowa Ameryka, jest spokój. Oczywiście zostawili sobie furtkę, bo może będzie tak, że zrobią nagle po 10 latach nowe Z Nation i głównym czarnym charakterem będzie Murphy i wszyscy muszą zabić Murphy'ego. Albo coś w tym rodzaju. Ale, wiesz, idealnie to się kończy. No kurczę, no... Jest
Takie fajne, poziomie jest... lekko otwarte zakończenie. Oni są na początku nowej drogi, nowego świata. Zamknęli jakiś swój rozdział i teraz idą w swoim kierunku nowym. Dokładnie. I wiesz, właściwie zaczyna się to bardzo podobnie, jak ten serial się zaczął. Czyli oni sobie żyli w jakiejś tam wspólnocie, mieli to swoje ustalone mercy, tak? Czyli ludzie, którzy umierają, zostają zabici, żeby nie zmienili się w zombie, żeby nie atakowali w środku tej wspólnoty. Przecież tak się zaczynał. Bo Roberta żyje w takiej komunie, powiedzmy. I to tak się wydaje, że już ten świat się przyzwyczaił do zombie, bo te wszystkie zombie są na zewnątrz, oni są bezpieczni w środku. I znowu mamy to takie domknięcie, to bardzo podobna sytuacja. Widzisz, no The Walking Dead będzie ciągnęło się w nieskończoność, dopóki będą mieli jakieś tam oglądalności, to się będzie zwracało, będą, wiesz, aktorzy sobie na tym zarabiali, to pewnie będzie jeszcze kilka sezonów tego serialu, ale już większość ludzi jest tym tematem bardzo mocno zmęczonych, odpływa widownia, ludzie z wielkich fanów nagle stają się przeciwnikami, nie wiem też dlaczego, bo po prostu jak coś się nie podoba, to przestajesz oglądać i tyle. A tutaj po prostu postanowili to uciąć. Ten sezon jest super. No, dla mnie zgadzam się z tym, że ten początek jest trochę inny, ale już wiesz, o tym się zapomina, jak oglądałem to w binge watchingu, czyli sobie odcinek za odcinkiem, to wiesz, to w momencie, kiedy mamy Hackersville i pojawia się Jason Mewes, czyli Jay z Cichego Boba. Jeszcze ten odcinek, on też był super z hakerami. Jest ekipa jak hakerów. Walczyli na drony. Tak, ekipa hakerów. Jest ten zombie haker, ten rozkładający się. To ja wiesz, ja tam się tak cieszyłem, tak się śmiałem na głos, bo to był tak świetny odcinek, że wiesz, zapomniałem, że tam coś może mi na początku nie pasowało. Także, czy tam wcześniejszy był właśnie sens wyjściem chyba z ciała, State of Mind, z tą... Nie, poczekaj, to trzeci, to ten dziesiąty to był odcinek z tą kopalnią, gdzie był ten dziwny zombiak, gdzie oni wybierali na śmietnisku wybierali baterie litowo-jonowe chyba ze starych komórek. To wszystko było fantastyczne, Wiesz, domyka się pięknie serial, który był głupkowaty, który był, wiesz, wylewany na wiadra pomyj na niego, bo ludzie, wiesz, włączali to i nie wiedzieli, co oglądają, nie? A ludzie, którzy weszli w ten klimat, się tym cieszyli. Były gorsze, lepsze odcinki, ale wiesz, Ale dostaliśmy super finał. Super zamknięcie i ogólnie jestem bardzo zadowolony, że ten serial oglądałem. Jeszcze jeden drobiazg, który strasznie mi się podobał. Nie wiem, czy to nie było dokręcone, bo jak zacząłem oglądać ten sezon, to ten Kay, czyli tysiak, który przez cały serial odliczał zabitych zombich, bo on sobie założył, że dojedzie do 10 tysięcy, był na etapie 8 tysięcy, tam nie wiem, 500, coś takiego. I mówię, kurde, nie dojadą z tym do końca. No nie ma szans, żeby w tym sezonie tyle zabił. I nagle w finale, prawie ostatnia scena, on strzela i mówi 9999. Nie wiem, bym musiał zobaczyć, czy tam widać ruch ust, czy na przykład głosu nie dograli, jak już wiedzieli, że to będzie koniec serialu. Ale strasznie mi się to podobało, że prawie dojechał, ale tak naprawdę nie. Nie udało mu się tego ostatniego zombiaka zabić. Nie wyłapałem tego, że ten Kay na początku sezonu miał tylko 8 tysięcy, bo nie wydaje mi się, żeby przez ten cały sezon wybił 1000. Dlatego wydaje mi się, że to było ta końcówka musiała być chyba dograna, jak, bo to wiesz, żaden problem dograć dźwięk, nie? Jak on tam ze snajperki ładuje i sobie podlicza. Ja bym tak obstawiał, że jak już wiedzieli, że zamykają serial, to stwierdzili, że dobiją mu do prawie do 10, nie? Ale nie do końca. Ale to super wyszło też, fajnie. Dobra, 30 minut miało być o tym serialu krócej. To przechodzimy do czegoś, co w tym roku zaserwował nam Netflix. I tutaj może być dłuższa, a może nie dłuższa, zobaczymy, dyskusja, bo w tym przypadku się już nie zgadzamy. Mianowicie mówię o serialu Black Summer. Black Summer jest teoretycznie spin-offem Z Nation. I tutaj mówię teoretycznie, bo ja to bym chciał na samym początku się z tego rozliczyć i już przejść do samego serialu. Bo tak, Z Nation robiło sci-fi, Black Summer robił Netflix. Okej, za oba seriale odpowiada studio Asylum, więc to by się tam powiedzmy zgadzało, po prostu droga dystrybucji jest inna, ale jeśli chodzi o Black Summer, to ani trailer nam nie mówił, że to ma coś związanego z Z Nation, ani nigdzie to nie było w taki sposób reklamowane. Tak naprawdę... No mnie Jerry dopiero powiedział.
Wiesz co, na napisach końcowych jest ta informacja. Ty mogłeś tego nie widzieć, bo ja miałem jakoś tak dziwnie mi Netflix przełączał. Tak jak zazwyczaj kawałek napisów końcowych leci, tak tutaj mi się od razu pojawiała wielka plansza, wrzuć następny odcinek i ja dopiero gdzieś tam na etapie 2/3 serialu załapałem, że on ma jeszcze napisy końcowe. Myślałem, że to jest tak ucięte, urwane i to w sumie jako minus też traktowałem, że te odcinki są tak ucięte. W napisach końcowych jest, że scenariusz tam dwóch panów, stworzyli ci dwaj panowie i jest plansza na podstawie Z Nation stworzonego przez właśnie tych dwóch panów. Także to jest taka informacja, że to jest faktycznie ten sam świat. No i Black Summer, które funkcjonuje w Z Nation jako przeszłość, jako ten początek apokalipsy zombie. I mówię, według mnie na tym cierpi ten serial. Znaczy, może mało ludzi sobie zdaje sprawę, powiedzmy, oglądając to i wtedy okej, ale ten serial jest totalnie inny. To jest w ogóle zupełnie co innego. Totalnie bez sensu połączone z Z Nation, bo to jest po prostu serial o zombie. I wiesz, spoko. Fear the Walking Dead na początku też nie miało wiele wspólnego z The Walking Dead, ale przynajmniej reguły były te same, a tutaj są zupełnie inne reguły. Okej, no mamy innych ludzi, mamy inny klimat, mamy zupełnie inną dynamikę serialu, inne tempo, mamy brak humoru, bo to jest serial na poważnie. To jest totalnie co innego, ale w sumie najbardziej mnie wkurzało to, że reguły są zupełnie inne, bo tutaj zombie to są tacy zombie z 24 godziny, 28 dni później. No. Tacy dzicy, biegający, takie dzikie bestie, które trochę myślą. Tam się zatrzymują, kombinują, gdzie iść, sprawdzają, gdzie jest wejście. Tacy trochę myślący, dzicy, zdziczali zombiacy, to jest zupełnie co innego niż Z Nation. I łączenie tego jest bez sensu. Ale Roberta, gdy ma retrospekcję w ostatnim sezonie Z Nation i jest pokazany, jak ewakuuje jakiś uniwersytet i tam poznaje główną bohaterkę, znaczy główną bohaterkę, jedną z tych osób, które się dołączają w tym sezonie i tutaj jest to takie powiązanie tych bohaterów, to właśnie tam też strzelają do takich szybkich zombie. A z drugiej strony, patrząc sobie na świat Z Nation, to tam zombiaki przechodziły przez kilka ewolucji. Więc i różnych rodzajów. Więc, w zależności od tego, co akurat wysadzili na świecie, to zombiaki się zmieniały. Więc ja nie pamiętam pierwszego odcinka, jak on wyglądał. Jak Murphy miał te wbijane, strzykawki i węflony w siebie i wpuszczane to lekarstwo. Ja nie pamiętam, jak ta scena wyglądała. Nie cofnąłem się do niej i nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy tam też nie były takie zombie, Chyba też takie dzikusy wbiegły. No chyba też takie dzikusy, bo oni go zaraz pogryźli. To nie były takie snujące. Szwendacze. Więc tutaj mamy dwie sceny, które pokazują ci sam początek, czyli to czarne lato, pokazują ci początek świata i może na przestrzeni, te zombie się zmęczą, czy po prostu ci chorujący umrą i się nagle wskrzeszą i będą już tymi powłóczającymi nogami, no nie wiemy tego, ale tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Początek daje zupełnie inny świat, zupełnie inne reguły i gdyby nie Jerry, który mi powiedział, że to jest powiązane, to ja bym nie wiedział. To oglądał i myślał, że to jest po prostu nowy serial o zombie, taki zrobiony w takiej innej konwencji. Ja wiedziałem przez to, że to tak było ogłaszane, ale bardziej chyba ogłaszane przez serwisy niż przez samych twórców. Raczej ludzie chyba w internecie bardziej kręcili to niż sami twórcy by to reklamowali. Okej. Powiedziałem, że tu się nie będziemy zgadzać i tak za chwilę będzie. Ten serial bardzo wychwalał King. Napisał, że to jest absolutnie jedna z najstraszniejszych rzeczy, jakie ostatnio widział, że w bardzo prosty sposób można zrobić coś przerażającego. Do tego dojdziemy, bo ja się zgadzam, że tutaj jest fajnie zrobione straszenie ludzi, ale najpierw dwa zdania, o czym jest ten serial. Mamy świat, który jakiś czas temu został opanowany przez wirus, przez zombie i teraz widzimy ludzi, którzy próbują uciec, ale tak naprawdę całość skupia się na ich drodze do tajemniczego stadionu. Wojsko wywozi część ludzi do stadionu, sprawdzają, kto jest ugryziony, kto nie, kto jest chory, rozdzielają rodziny i teraz mamy matkę, której właśnie dziecko wywieziono na stadion, ona sama nie zdążyła się zabrać, która próbuje się dostać. I ona łączy się w grupę z kilkoma bohaterami. Tych kilku bohaterów mamy przedstawionych w pilocie. Ten serial jest dzielony na takie sceny, które rozpoczynają się planszą. Pilot tak nam przedstawia głównych bohaterów. Potem mamy takie tam plansze, ucieczka, pojedynek, przejście przez tunel, tego typu rzeczy.
I ci bohaterowie tak naprawdę przez cały sezon próbują dostać się na stadion. No i finalnie do tego stadionu docierają. Bardzo krótka, bardzo prosta fabuła. No to jest powiedzmy w biegu, tak? Wiesz, to jest pokazana droga bohaterów i oni się czasami rozdzielają, czasami idą razem, ale generalnie mamy różne lokacje, gdzie ci bohaterowie po prostu muszą przejść naprzód, tak? Że wiesz, że no, nie mogą się zatrzymać, nie budują jakieś osady, tylko wszystkich bohaterów głównym celem jest dotarcie na stadion, gdzie jest ewakuacja. Ja powiem jedną rzecz, bo po obejrzeniu serialu zobaczyłem, kto jest twórcą. I to jest Carl Schaefer, czyli ten, który zrobił Z Nation, ale on też zrobił wiele lat temu taki bardzo ciepło przeze mnie wspomniany serial z lekkim dreszczykiem Erie Indiana, albo Erie w stanie Indiana. Nie wiem, czy kojarzysz. To był taki dwusezonowy serial o dziwnych rzeczach dziejących się w miasteczku Erie. Kojarzę tylko, że był. Nie oglądałem go chyba. I wiesz, to też był taki serial trochę w duchu Z Nation, czyli to było dla najmłodszych, ale w duchu komediowym, więc tak jak dla widzów, którzy jeszcze, dla słuchaczy, którzy jeszcze tego nie obejrzeli serialu, jeżeli się spodziewają po Schaeferze tego, co znają, bo on też był przy Detektywie Monku, to będą bardzo zdziwieni, bo ten serial jest strasznie na poważnie i ja się też nie dziwię, że King go zachwalał, bo tutaj właściwie nie ma żadnego rozwoju bohaterów, tutaj nie ma jakiegoś momentu, żeby poznać ich historię. Tak, to jest jeden z moich dużych minusów. Tutaj akcja naprzód cały czas, tu są bardzo krótkie dialogi, które zazwyczaj ograniczają się do tego, tylko i wyłącznie do tego, co dzieje się w danym momencie. Tutaj omawiają ewentualnie swoje sytuacje i to wszystko. To jest bardzo skupione na akcji. Właściwie tych bohaterów się nie poznaje tak naprawdę. Ja ich nie pamiętam, ich imion, tylko tak trochę wygląd i to wszystko. Dokładnie i to jest według mnie minus, bo oni nawet się do siebie nie zwracają po imieniu. Ja gdzieś tam na etapie 6 odcinka, ten serial ma 8 odcinków, ja nie wiedziałem, jak oni się nazywają. Oglądam przygody bohaterów, z którymi jakoś totalnie nic mnie nie wiąże. I jeszcze dodatkowo, oni postępują tragicznie głupio jak dla mnie. Chodzi mi o to, że my tutaj ta akcja rozgrywa się na ile? Na przestrzeni 2 dni może? Bohaterowie poznali myślę, się przed chwilą, to wszystko trwa, no. A oni podejmują decyzje kretyńskie, na przykład, nie wiem, fantastyczny odcinek w szkole, gdzie jest rewelacyjny pomysł wykorzystany, gdzie bohaterowie trafiają do pustej szkoły, myślą, że pomagają jakiemuś dziecku, a okazuje się, że tam mamy władcę much. Dzieciaki przejęły szkołę i swoje zasady tam wprowadziły, wykorzystując różne elementy z życia codziennego szkoły i to jest rewelacyjne, ale wiesz, na przykład dzieciaki pojmali jednego z nich, kolesia, którego oni poznali, ile tam, 3 godziny wcześniej i mówią, jeśli nie złożycie broni, to my go zabijemy. I ten jeden z bohaterów nie chce odłożyć broni, ale ta babeczka mówi, nie, staje mu na drodze, musimy odłożyć broń, bo inaczej go zabiją. No kurde, ona żeby się wydostać i dotrzeć do swojej córki, a zachowuje się w taki sposób, gdzie kawałek później, 2 odcinki później, ona sama z zimną krwią zabija 2 wojskowych tylko po to, żeby bohater doprowadził ją do córki. Dla mnie totalnie nieprzekonujące jest to. Wiesz, widzimy, niby oni się martwią o tę postać, a z drugiej strony tego grubaska zostawiają w szkole kompletnie, nawet nikt nie pyta, gdzie on jest. Oni sobie idą, odchodzą w dupie z tym drugim naszym kolegą. Chwilę później ginie, to jest taka scena, którą widzimy na wielu zdjęciach, na trailerze, taka scena kolesia zamienionego w zombie, to ginie jeden z bohaterów, to jest chłopak, partner jednej z bohaterek i to taki partner z przeszłości, to oni się tam kochają, są ze sobą parą i ona pyta chyba o niego raz albo 2 razy i potem już na to olewka, już w ogóle ten temat nie jest poruszony, że on zginął, spoko, tam nieważne, nie wiem, no mnie to strasznie mierziło w trakcie oglądania tego serialu, że ci bohaterowie są tak płascy, nie są podbudowani i ich zachowania są wielokrotnie głupie. Masz tu, odbijesz piłeczkę, czy przechodzimy dalej? Nie będę tego bronił. Okej. Tego bronił. Wiesz, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo no nie ma tutaj czego bronić. No przy czym to można zaakceptować, nie? Takie rzeczy w horrorach wielokrotnie są, nie? To można zaakceptować, jeśli zaserwują nam coś innego, co zrekompensuje to. I tutaj jest kilka takich rzeczy, do czego też przejdziemy.
ile to trwa po wybuchu epidemii? Tydzień, dwa, no ciężko właśnie powiedzieć. Nie, ja właśnie nie, wiesz... nie. To jest mój drugi minus. To jest mój drugi minus, bo to dwa razy pada z ekranu. On, raz mówi ta babeczka w samochodzie, że od miesiąca, miesiąc temu uciekli z domu, miesiąc temu zobaczyła pierwszego zombiaka i przeżyła ten miesiąc. Potem mówi to ta blondyna, gdy już są w szkole do jednego z bohaterów, że 5 tygodni temu uciekli z domu i jakoś przeżyli. Minął właśnie miesiąc, ponad miesiąc, a oni zachowują się, jakby to był pierwszy dzień. Oni nie wiedzą, jak zabić zombie. Ładują w nich cały magazynek i on nadal na nich biegnie. Nie wiedzą, że trzeba strzelić w głowę. Nie wiedzą, że ugryzienie zamienia, bo przecież pierwsza scena. Okazuje się, że mąż jest ugryziona i mówi, dobra, ja tu muszę zostać. A ona mówi, nie poddawaj się, ty musisz z nami iść. No nie wiedzą tego. Po miesiącu życia w świecie postapokaliptycznym nie wiedzą, jakie są reguły tego świata. A przypominam, że w Z Nation też było powiedziane, że minął miesiąc od czarnego deszczu i tam się utworzyły przyjaźnie takie, że wiesz, miesiąc w apokalipsie to jest jak 10 lat w normalnym świecie. Ta nowa bohaterka tak ufała temu swojemu mówiącemu, bo znam go od czasu czarnego deszczu. Eddie miała chłopaka i to po prostu była miłość, wielka miłość, znamy się miesiąc. Oni nawet się z tego nabijali, że to w zasadzie tylko miesiąc, ale w tym świecie miesiąc to jest wiesz, nie wiadomo co. A potem przechodzimy do Z Nation, gdzie przez miesiąc oni nie poznali w ogóle nic, nie? Wychodzą na miasto jak kretyni, nie? Jakby pierwszy raz zobaczyli, co się dzieje. Okej, ale wiesz, że te ogniska epidemii mogły być różne i wiesz, ja nie chcę tutaj znowu bronić tego, bo może byli w takim miejscu, że te, wiesz, pojedyncze się pojawiały zombiaki na przykład, nie? Że nagle, wiesz, pierwszy dzień w telewizji to jest, pokazują, wiesz, jakieś tam miejsce, gdzie się coś dzieje i każdy sobie myśli, no to się dzieje, nie wiem, w Puerto Rico, czy dzieje się to, no Stany są olbrzymie i na przykład jeżeli są na zachodnim wybrzeżu, no to coś, co się dzieje, wiesz, w New Jersey, no to dla nich jest, wiesz, mogłoby się dzieć na innej planecie. Ale ja tego nie kupuję, jednak zazwyczaj w filmach i w historiach o zombie jest powiedziane, że to jest postęp geometryczny, że to bardzo szybko, przez miesiąc to świat zostaje opanowany, ale spoko, no dobra. Ja bym to usunął, ja bym usunął te dwie ich rozmowy o tym, że minął miesiąc i już by było spoko. Już byśmy właśnie wyszli, tak jak ty wyszedłeś, że minęło kilka dni, bo ty tak założyłeś, że minęło kilka dni. Tak, ja założyłem, nie wiedziałem, że to jest miesiąc. No, ciężko. No, ciężko, bo wiesz, tutaj rzeczywiście ciężko w tym momencie trochę tego bronić, bo ja, to tak wyglądało rzeczywiście. Z drugiej strony dzieciaki, które się zakładają jakąś tam, wiesz, komunę w szkole i żyją sobie jak z władcy, tak jak powiedziałeś, no to rzeczywiście to nie mógłby minąć kilka dni, bo to nie, tak się nie dzieje. Aczkolwiek wiesz, gdy cofnij się do szkoły, nie? Gdybyś nagle był świadkiem, jak tam się nauczyciele pozabijali, zamknąłbyś się w szkole, myślę, że to mogłoby minąć krótko. We Władcy Much wcale nie minęło długo, to właśnie była też siła tego, że bardzo szybko się zezwierzęcamy, ale spoko. Jeszcze jedna rzecz, ale to już taki mikroskopijny tutaj psztyczek. Jest scena, gdy ten grubasek przez cały odcinek ucieka przed jednym zombie, wchodzi do sklepu i ten sklep jest wypełniony po brzegi. Po prostu sklep jak ze studia filmowego. Mhm. No biorąc pod uwagę, że minął miesiąc, jest to absurdalne, że on sobie tam wybiera marki piw, jakie sobie będzie pił. No, alkohol to by zniknął do wieczora po pierwszych sygnałach, że w ogóle coś się dzieje. No kurczę, wiesz, mamy niedzielę niehandlową i idź do Biedronki, to nie znajdziesz miejsca na parkingu, a jakby ci powiedzieli we wiadomościach, że gdzieś tam jakiś wirus panuje, to wyprzątnęliby to w kilka sekund. To taki tylko drobiazg, malutki. Nie, tutaj jest dla mnie spory zarzut, bo akurat będę to krytykował, bo właśnie ten świat przedstawiony to pokazuje ci tak, jakby to się działo zaraz. No ja dlatego myślałem, że się dzieje, wiesz, jakoś bardzo szybko, że nawet nie mieli czasu na jakieś szabry, bo druga rzecz, która mnie zdziwiła, to że oni mówią cały czas, że nie ma paliwa, że tam, wiesz, ściga ich jakiś taki ciemny pick-up i bohaterowie uciekają. To jest chyba ten taki, kurczę, zapomniałem, go się nazywa, nie będę teraz sobie próbował przypomnieć. Ale fakt, to jest drugi odcinek, jest cały zrobiony jak pojedynek na szosie. I tak, idziemy z nimi ta Chinka i oni uciekają i on mówi, że oni chcą ich paliwo. Stary, tam jedziesz przez przedmieścia i na każdym podjeździe stoi auto.
Więc chyba logicznym jest, że ktoś by chciał to paliwo, to zatrzymałby się, wiesz. Bo tak mówią, że czy masz paliwo i wiesz, polują na te auta, które jeżdżą, a masz dookoła dziesiątki aut. Tak naprawdę to są, jest kilka samochodów, które się powtarzają, bo ten serial ma niski budżet, więc oni jak jadą i udają, że jadą przez lokacje, to tak naprawdę jeżdżą po jednym sąsiedztwie i tam się powtarzają miejsca. Chyba remizę strażacką 3 razy widziałem. Czy tam takie stare auto, powiedzmy z lat 90., to się pojawia w kilku miejscach i to samo auto. Akurat zwróciłem sobie na to uwagę po prostu, bo tam nie ma za bardzo co obserwować podczas tego odcinka. Więc tak, więc te reguły świata przedstawionego, a właściwie świat przedstawiony jest słabo, bo wydaje mi się, że z racji niskiego budżetu tutaj pewne rzeczy tak działały. I przejdę do... Bo chyba nie musisz tutaj nic mówić. Poczekaj, bo dobra, to jeszcze zanim przejdziesz do plusów, ja jeszcze ostatni mój właśnie minus to trochę ten mały budżet, który widać. A nawet nie chodzi o budżet, co trochę niechlujność w podejściu do robienia tego serialu, bo budżet można zatuszować, jak się dobrze zrobi. To, co powiedziałeś, ten odcinek z pojedynkiem na szosie, drugi odcinek, gdzie przez cały odcinek bohaterowie uciekają przed samochodem, on najbardziej mi pokazał błędy, których nie widziałem. Wiesz, teraz internet żyje tym, że w Grze o Tron kubek ze Starbucksa został na stole. Takie rzeczy się zdarzają w serialach i w filmach, w każdym w zasadzie, ale jak oglądałem ten odcinek, to też przecierałem oczy, bo pierwszy raz widziałem takie błędy, bo tam mamy scenę, gdzie samochód przejeżdża i ludzie zastawiają pułapkę i rzucają cegłami z dwóch stron, wybijają dwie przednie szyby. Szkło leci na bohaterów, oni odjeżdżają bez szyb. No właśnie. Za chwilę patrzymy, szyby są. Jadą dalej. Nagle okazuje się, że zombiak jest przyczepiony do samochodu i on wchodzi, uderza w szybę, wybija szybę. Szkło spada na kierowcę drugi raz. Szyba zostaje wybita drugi raz. Odjeżdżamy dalej, szyba jest. Jedziemy dalej i ten czarny samochód, który ich ściga, uderza w nich. Przednia szyba zostaje wybita kolejny raz. Jedziemy dalej, ona jest. Na koniec mamy wypadek i już wtedy szyb chyba nie dokleili. Nie wiem, jak to mogło być zrobione. Jak tak, aż takie buble. Jak to w montażu musiało, jaki to był chaos musiał być w montażu. A scena, jak oni tego zombiaka przejeżdżają, bo ja tutaj mam zapisane właśnie tę scenę, no to ona wyglądała tak, że tam jest przyspieszone chyba tempo, bo ten samochód uderza w zombiaka, wiesz, niby jest rozpędzony, nie wiem, do 50 mil na godzinę, a on uderza w zombiaka tak, wiesz, jakby toczył się z górki na luzie, no nie, takiej niewielkiej górki. Ten drugi odcinek straszny jest, bo on też pokazuje, że te suburbia, na których oni się znajdują, nie mają w ogóle absolutnie żadnego sensu. I to jest chyba najgorszy moment tego serialu. Jeżeli go się przetrwa, to dalej jest chyba lepiej. Ale to też nie jest aż taka tragedia. Tak jak ja powiedziałem, no nie ma filmów i nie ma seriali bez tego typu bubli, nie? Tu jest po prostu tego więcej. Ale jest to rekompensowane jeszcze innymi rzeczami, do których teraz przejdziemy, myślę, bo teraz chyba już przejdziemy do plusów. Ja jeszcze miałem ten problem z drugim odcinkiem, że ja go oglądałem, wiesz, oglądaliśmy Star Wars Celebration i ja go oglądałem akurat po tym momencie, kiedy, wiesz, pokazali teaser 9 epizodu i, wiesz, byłem taki naprawdę napompowany, bo to w ten weekend wyszło, co było Star Wars Celebration. No wiem, też dokładnie tak samo. O drugiej i kończyłem, wiesz, byłem... relację ze Star Wars i przechodziłem do Black Summer. Byłem tak naspeedowany tym wszystkim, co tam oglądałem na Star Warsów, że wiesz, że przełączyłem ten cholerny odcinek drugi i go oglądałem, po prostu łapałem się za głowę. Aczkolwiek mówię, ja później widzę poprawę i będę trochę chwalił ten serial za pewne elementy. Nie będę jakimś wielkim entuzjastą, tak jak King, nie będę pisał, że coś takiego to jest pierwsza rzecz w telewizji, warto oglądać, ale nie będę wieszał psów, nie będę wylewał wiadra po myj. Okej, oddaję ci głos. No dobra, no to ja też trochę będę chwalił, bo zgadzam się, że ten serial może przestraszyć, że tu jest wykorzystany taki prosty patent kręcenia, że kamera nie jest do końca statyczna, to nie jest found footage, ale ta kamera często podąża gdzieś tam za bohaterem. Mhm. Jest wykorzystany ten moment ograniczenia kadru. I na przykład, gdy mamy końcowe sceny na stadionie, gdzie jest już tam ucieczka i wielka walka z hordą zombie, no to kamera faktycznie trzęsie się
się biega, gdzieś tam podąża za bohaterem i jest sporo fajnych patentów. Na przykład właśnie w końcówce jest taka scena, gdzie kamera biegnie za bohaterem, ale zaczyna powoli zwalniać i nagle zombiaki wypadają zza tej kamery. Ona zwalnia i my już wiemy, nie musimy nawet widzieć, jak one go dopadają. Wiemy, że jest w czarnej dupie. Ten cały odcinek w sklepie, gdzie ten grubasek jest w tym sklepie spożywczym, ta kamera cały czas tak powoli za nim podąża, że na przykład widzimy, że tu stoi zombie, ale kamera powoli idzie za bohaterem i my nie wiemy już w tym momencie, gdzie jest ten zombie i czuć bardzo mocno napięcie. Oglądając to, to się ogląda tak jak na szpilkach, kurczę, jest to taka nerwówka. Fakt, że trochę się wkurzasz, że ten bohater postępuje jak idiota, że tam, nie wiem, gdzieś wchodzi, nie zamyka za sobą drzwi, idzie dalej, następnych drzwi nie zamyka i czekasz tylko, aż ten zombiak wyskoczy i z nim skończy. Ale ta nerwówka jest. To jest taki tak dosyć szorstko nagrany wielokrotnie. Ta kamera jest właśnie taka trochę, no chaotyczna to złe słowo, ale jest dobrze wykorzystany ruch kamery, który mocno pogłębia niepokój oglądając ten serial. I to jest duży plus jak dla mnie. Tak, realizacja jest w ogóle bardzo dynamiczna i tak jak powiedziałaś, kamera podążająca za bohaterem, czasami tak nawet jak z gry komputerowej ustawia się za ramieniem. Cały czas, dla mnie wielką siłą tego serialu jest to, że on jest taki bardzo skondensowany na tej jednej drodze. Że nie mamy, wiesz, jakichś odpoczynków, jakichś dziwnych takich. Oni mają za zadanie dostać się na ten stadion i robią wszystko, żeby tam się dostać. I po prostu jest tu tempo takie narzucone. Oczywiście są pewne zwolnienia, jak właśnie wspomniana scena w hipermarkecie, czy taka jest jadłodajnia na początku, gdzie dwie ekipy się spotykają. Czy później ta dziwna impreza, dyskoteka taka podziemna z gangsterami. To jest w ogóle zupełnie inny odcinek. Nagle taki przeskok, nie? Mamy coś i nagle przeskakujemy do takiej akcji. Mamy odcinek jak, kurczę, Ocean's Eleven, gdzie oni mają zaplanowany skok i to jest tak etapami pokazane. Różne wydarzenia, rozgrywające się równolegle z różnych punktów widzenia. Każda scena tak. To jest ten sam czas, ale inny bohater w centrum wydarzeń. I to jest dla mnie, wiesz, coś, czego dawno nie widziałem w telewizji. Takiego, wiesz, bardzo ciekawego montażu, bardzo ciekawego pokazania historii zombie. I ja, wiesz, mimo tych wad technicznych, tego braku budżetu, tego bieda momentami zombie, to oglądałem to z zainteresowaniem i podobały mi się patenty, właśnie jak wspomniałeś, to przejście, zwalnianie kamer. Czy na przykład, wiesz, przedostatni odcinek, jak oni są w jakimś takim małym centrum i przelatują samoloty nad tymi wieżowcami, a w ogóle całość akcji się dzieje tak, jakbyś, wiesz, chciał zrobić to na ulicach jakiegoś miasta, ale nie masz tyle pieniędzy, żeby zablokować ulicę, więc blokujesz przejścia między trzema wieżowcami i to są to, i ustawiasz tam stoliki i parasole i udajesz, że to jest, wiesz, jakiś centrum miasta. Tak naprawdę to jest, wiesz, przejście, chodniki między budynkami i tam atakują zombie ze wszystkich stron. To znaczy, panuje taki chaos i mimo małych środków oni pokazali taki naprawdę prawdziwy chaos, który rzeczywiście miałby... Tam na końcu widać mocno. Wyobrażałbym sobie, że taki chaos miałby miejsce, czyli wiesz, masa biegnących ludzi, to nie jest jakaś wielka masa, ale kilkanaście osób biegnących i wiesz, rzucające się ze wszystkich stron zombiaki i ludzie niewiedzący, czy to są zombie, czy ludzie i tam widać, że sceny, gdzie się ludzie mylą i strzelają do żywych ludzi. Po prostu ktoś biegł, uciekał ze strony, gdzie tam też były zombie, a oni zaczęli do niego strzelać, bo myślę, że to jest zombiak. I nagle te zombiaki dopadają ich od tamtej strony, z której ten gościu uciekał. To jest dla mnie fajnie pokazane, aczkolwiek jak przelatują samoloty i wiesz, niby tak kręcąca się kamera i wywracająca się, no to już było widać wtedy ten mikrobudżet i ten takie, wiesz... W dobre sceny są przerwane takim właśnie, a kurczę, tak zrobili. W ogóle te dwa ostatnie odcinki to jest coś też nietypowego, jeśli chodzi o seriale, bo ostatnimi czasy, gdzie nie ma już tych ograniczeń telewizyjnych, tych ram nałożonych, że odcinek ma mieć 42 minuty, no to często się wykorzystuje czas maksymalnie. Nie wiem, Sons of Anarchy, Gra o Tron potrzebują, nie wiem, godzinę 15 na odcinek, ma godzinę 15, a tu jest w drugą stronę zrobione. Te ostatnie odcinki nie potrzebowały tyle czasu i mają... Dokładnie przedostatni odcinek ma 25
5 minut, przy czym 2 minuty czy tam 3 odejmijmy napisów. Ostatni finał ma 20 minut, po odjęciu napisów to jest jakieś 17. Wcześniej też są odcinki po 35 minut, chyba najdłuższy ma 45, pierwszy. Potem już żaden 40 nie przeskoczył, to też jest rzecz nietypowa, ale dla mnie okej, wiesz. Mhm. Nie było potrzeba więcej czasu. Pokazali, co mieli pokazać, spoko, nie ma sensu tego przeciągać. Nie? Ja w pierwszym momencie to tak byłem bardzo mocno zdziwiony. Myślałem, że mi się coś nie dociągnęło, bo ja to offline oglądałem, zgrałem te odcinki z Netflixa w aplikacji i nawet do ciebie pisałem, kurde, czy one takie krótkie są, o co chodzi, nie? Tak, tak. A to faktycznie tak było. I tu ja się z tobą zgadzam, że ten chaos jest rewelacyjnie pokazany. I jeszcze raz to podkreślę, gdyby wyciąć te kilka scen mówiących, że to już od miesiąca, to bardzo dobrze jest pokazana ewolucja bohaterów. Pomimo tego, że oni są płascy papierowi i nic o nich nie wiemy, to wiesz, w pierwszym odcinku widzimy ludzi, którzy stoją w kolejce do samochodów i ukrywają to, że są ugryzieni, ukrywają, że ktoś z rodziny jest ugryziony, a w finale minęło ile? To co mówimy, kilka godzin, dzień. Nagle ktoś w tłumie się okazuje, że jest ugryziony i wszyscy odbiegają i tam wszyscy ładują do niego z czego się da, nie? Bo jest ugryziony. Jest taka scena, która jest dla mnie świetna, gdzie chyba zostało już tylko trójka bohaterów głównych. Oni biegną, uciekają i nagle jeden ma chorą nogę, przewraca się, klęka i dopada go zombie, czy nawet jeszcze nie zdążył dopaść, a główna bohaterka podejmuje decyzję i po prostu ładuje mu kulę w głowę od razu, bez żadnego tam zawahania i to rewelacyjne, nie? Przemiana szybka, jaka nastąpiła w tych bohaterach. I jeszcze, wiesz, jedną rzecz chcę pochwalić, bo ten serial ma taką paletę kolorów bardzo chłodną. No, on nazywa się Black Summer, a wygląda jakby siedział wczesną zimą, no późną i też, jesienią. Też, nie? To jest też wada, bo ja podejrzewam, że to było kręcone jesienią. Oni są ubrani wszyscy w kurtki. Nie wiem, czy zauważyłeś to, jak oglądałem, to mówię, to się nie dzieje latem. Ona ma, nie wiem, na jakiej szerokości geograficznej to latem tak by wyglądało, chyba na Alasce. Wiesz, oni mają wszyscy takie kurtki właśnie jesienne albo wczesnowiosenne. No nie ma scen, że para im leci z ust, ale mimo wszystko paleta barw jest taka chłodna i to się dobrze oglądało mi, tak wiesz, wizualnie to wszystko było zrobione tak, jakbyś kręcił to jakąś taką właśnie kamerą, niekoniecznie taką, żeby to dobrze nazwać, profesjonalną. Nie mówię VHS-em jakimś, taką małą cyfrówką, ale wszystko sprawia właśnie takiej surowości. Takie spłaszczenie kolorów. No ja miałem momentami wrażenie trochę, jakbym oglądał dobry serial zrobiony pod YouTube'a. Jakby to nie była produkcja, tylko jakby to był niezły, dobry serial zrobiony dość amatorsko przez jakąś ekipę właśnie gdzieś tam udostępniającą ją w internecie ten film. Takie odnosiłem wrażenie. Nie umiem powiedzieć, czy zgadzam to jest minus się. Czy plus, bo to wpływało też trochę na odbiór, na tą surowość tego obrazu i to trochę na plus wpływało. Właśnie nie umiem powiedzieć, czy to jest minus, czy plus tej produkcji. Właśnie też się zastanowić trzeba, bo jakbyśmy go oceniali, gdyby to był serial z YouTube'a. Bo zupełnie inaczej, wiesz, że za tym stoi Netflix, który wyrzuca, wiesz, pieniądze na seriale w milionami i płaci garze aktorom też milionami i dostajesz coś, co podejrzewam jest tańsze niż jeden odcinek House of Cards. Cały sezon jest tańszy niż jeden odcinek House of Cards. Mimo wszystko uważam, że nawet jak ten budżet był niewielki, to wyszli obronną ręką twórcy. Co jeszcze ciekawe, ja bardzo mi ten serial się kojarzył z takim brytyjskim serialem o zombie. Przy okazji przekastu Halloween zapomnieliśmy o nim wspomnieć. Ten serial też nazywał się Dead Set. Dead Set. Mówiłem kiedyś w kombinacie o nim, tylko że to w bardzo wczesnym etapie kombinatu. Mm-hmm. Taki tam 5-minutowy podcast. Super serial z tego co pamiętam. Tak, to był Big Brother i epidemia zombie wybucha, gdzie bohaterowie siedzą w domu Wielkiego Brata. I nie wiem dlaczego, bo to serial jest z poprzedniej dekady. Kurde, on będzie miał z 15 lat, a może trochę mniej. I bardzo mi przywodził na myśl ten brytyjski serial, przychodził na myśl oglądając właśnie Black Summer. Nie wiem dlaczego, czy podobne kolory, czy podobny sposób kręcenia, taki właśnie niekoniecznie profesjonalnie wyglądający, ale ja miałem właśnie też te dobre skojarzenia w tej dalszej części, bo mówię, drugi odcinek ja musiałem po drugim odcinku przerwać, bo miałem niesmak, ale dalej było
było w porządku dla mnie. I na pewno na plus, wiesz, tutaj mieliśmy 6 kolejnych odcinków i w 6 kolejnych odcinkach przypuśćmy Z Nation, czy właśnie The Walking Dead, których będę raczej się teraz chciał odwołać, to te 6 odcinków to byłoby takie męczenie buły. Przecież pierwszy sezon chyba tyle trwał i to były takie cholerne nudy. Te, wiesz, rozmowy o niczym, nie mające w ogóle, wiesz, jakiegokolwiek przełożenia dialogi. Tutaj ucięte to wszystko jest. Ja bym to jednak też, wiesz, jeżeli byśmy porównywali te dwa seriale, to można to przyjąć jako wadę, jako zaletę. Zależy od punktu widzenia, no nie? Tutaj mi się wydaje, że twórcy po prostu przyjęli takie założenie i taką drogę dla swojego obrazu, dla tego, co chcą zaprezentować. I to wyszło im. Ja bym tutaj jednak tego bronił w jakiś tam sposób. Ostatecznie, jako całości, bo mówię, tak jak wcześniej się nie odniosłem, bo to rzeczywiście może być wada, ten brak bohaterów, których znamy. O tyle jako całość pokazanie drogi jakichś przypadkowych ludzi i to wszystko, co tam się dzieje, pokazane jest, to ja bym to powiedział, że jest okej. Że jeżeli przymkniemy oczy na niski budżet i na te głupotki, które oni robią, to jako taki eksperyment czy właśnie pokazanie w inny sposób tego, co się dzieje, że wiesz, że nie mamy tego nudziarstwa The Walking Dead, które wszyscy już krytykują, że to są po prostu, wiesz, telenowela. Ja tak nie uważam, ale jeżeli wejdziesz sobie serwis, w następnym odcinku moich seriali będę o tym mówił, bo tam będę właśnie mówił o The Walking Dead i między innymi też będę to powtarzał. Zgadzam się dokładnie z tym, co mówisz. Kurczę, ostatecznie mimo wszystko się dosyć zgadzamy z tym serialem, chociaż wynikało, że będziemy totalnie po dwóch stronach barykady stali. I widzisz, ten tytuł Black Summer też jest bez sensu. Mogli to nazwać zupełnie inaczej i pozbyliby się pierwszego minusa, czyli na siłę łączeniem z Z Nation, niepotrzebnym totalnie, bo już powiedzmy widzów, którzy oglądają Z Nation, nastawia na coś. Niepotrzebnie. Tytuł, który nie ma związku z serialem, po co nazwać to inaczej? Ten tytuł pojawia się chyba dopiero na końcu serialu na planszy, takiej jak właśnie te wszystkie plansze, o których mówiłem. On nie ma związku ani z tym, co widzimy na ekranie, ani w ogóle nie ma uzasadnienia, bo tam nawet to nie jest chyba nazwane Wejdę ci w słowo? Ten styl nie będzie mógł funkcjonować w świecie Z Nation. To znaczy nie da się pokazać dalszych losów, tak powiedzmy tego, co widzieliśmy w Z Nation w ten sposób. To się tylko sprawdza właśnie przy tych szybkich zombich, przy ten dynamiczny montaż, to takie trochę zaszczucie bohatera i w związku z tym, że widz odbiera to w jakiś tam taki intensywny sposób. Jeżeli będziemy mieli świat Z Nation w ten sposób, chcieliby kręcić dalej Black Summer, to się nie uda. To już będzie bez sensu. Nie wiem, czy Black Summer jest planowane w ogóle na kolejne sezony. Nie trafiła do mnie ta informacja. Ale właśnie, no, gdyby był kontynuowany, to prędzej czy później połączyłby się jakoś z Z Nation. Tak jak Fear the Walking Dead połączyło się z The Walking Dead i tego by się nie dało zrobić. Mhm. To by musiał ten serial się odłączyć, oddzielić i stać się osobnym serialem. Gdyby właśnie takie drobiazgi pousuwać, gdyby usunąć te niepotrzebne próby opisania tego, co było wcześniej, to co mówiłem, że minęło tyle i tyle czasu, wrzucić nas po prostu w świat nieznany i pokazać krótką, szybką drogę bohaterów, pozbylibyśmy się tak naprawdę prawie wszystkich minusów z tego serialu. Zgadzam się, że tak jak tutaj porównujesz do jakiegoś The Walking Dead przegadanego czy coś, to jest szybka piłka tutaj. 8 odcinków, z czego tak jak mówię, jeden trwa 35 minut, jeden 25, jeden 20, to jesteśmy w stanie to bez problemu obejrzeć nawet na raz. Szczególnie, że to jest tak ucinane te odcinki. Wiecie, kolejna scena się kończy. Okej, są tematy przewodnie niektórych odcinków, ale tak naprawdę ja nie odczułem tego, żebyśmy mieli jakiś początek, rozwinięcie, zakończenie w odcinku. To jest jakiś etap, jakiś rozdział, który gdyby skleić ze sobą, to powstałby jeden długi film. I to jest do obejrzenia bezproblemowo. Ja nie odradzam tego serialu, bo wiecie, tutaj też trzeba wziąć poprawkę, że to jest Asylum, a pamiętajmy, czym jest Asylum, jakie kupy oni kręcą. Jakie założenia ma w ogóle ta wytwórnia, nie? Że to nie jest... No a to jest, kurczę, jak na Asylum, to jest w ogóle dobra rzecz, nie? No. Takie Z Nation, no to inna bajka, bo to jeszcze sci-fi w tym grzebało, a sci-fi robi dobre seriale, plus założenie było od razu, że puszczamy hamulce, robimy serial z jajem. Tutaj robimy serial totalnie na poważnie i wiesz, porównując do produkcji flagowych Asylum, no to jest kurde arcydzieło. Nie? To jest coś, co naprawdę wyszło dobrze.
Jest tutaj trochę rzeczy, które no, krytykowałem przez długi czas, ale ostatecznie podsumowując, ja mimo wszystko bym to polecił, bo to jest krótka rozrywka, coś, co dostarczy na pewno rozrywki fanom zombie. I raczej, jeśli ktoś lubi zombie, to przejdzie przez to bezproblemowo. Ja jeszcze tutaj jedną rzecz, bo teraz sobie patrzę na listę twórców. To jest taka ciekawostka, że twórcą i reżyserem serialu jest John Himes, który odpowiada za jedno, znaczy dwie ostatnie części serii, którą bardzo lubimy, czyli Uniwersalny Żołnierz Regeneracja i Uniwersalny Żołnierz Dzień Odrodzenia. To jest trochę czuć nawet w tym serialu te echa tamtych jego produkcji. Nie wiem, czy ty to zauważasz. Ale ten chód taki z regeneracji, te takie zimne kolory i pewien sposób prowadzenia kamery, to się pokrywa z tym, co tutaj widzimy. No, spoko, dobra, już nie ma co. Nie ma co przedłużać. Nie? Jeszcze sobie podsumuj, jak chcesz, bo ja już ładnie tutaj spuentowałem. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Ja w naszych rozmowach początkowych rzeczywiście mogło tak wyglądać, że ja będę go bronił jakoś, wiesz, nie wiem, zacietrzewienie u mnie będzie większe, ale nie, no ja jestem taki, wiesz, w miarę rozsądnie myślący i to chyba to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. W pewnej czasie zgodziliśmy. Tyle chyba ode mnie, no co. No jeszcze tu jeszcze jedną rzecz powiem, seksistowsko powiem, bo my tak zazwyczaj komentujemy, że główna bohaterka, to znaczy od której się wszystko zaczyna, ta blondynka Rose chyba ona się nazywała, jest atrakcyjna i chociaż nie ma rozbieranych scen, to miło popatrzeć na nią i oko zawiesić jest na czym. Ja jakoś chyba tutaj w tym kierunku aż tak chyba nie. W tym przypadku chyba niczym mnie nie zachwyciła, ale spoko. Dobra, nie będziemy tutaj drążyć tematu bardziej. Ale tak jest na czym oko zawiesić, dobra. To taka horrorowa aktorka, całkiem sporo horrorów miała. Ja ją kojarzę z innych filmów. Tak? Ja jakoś nie robiłem researchu, a nie kojarzyłem po tym. Strippera na pewno z Rzeź, taki z karizmy był taki horror, The Tripper, Rzeź. Z Krwawych Walentynek ją kojarzę, między innymi, czy Mother's Day, to tak mi się wydaje, że ona tam grała też, więc... Okej, dobra. Nie przedłużając, kończymy podcast. Jeśli będzie drugi sezon Black Summer, pewnie będę oglądał. No, Z Nation już sprawa zakończona. Zakończona na tyle przyjemnie, że nie czuję smutku rozstając się z tym serialem. Natomiast czuję smutek, że ta rozmowa się już kończy, bo tak miło nam się tutaj dyskutowało. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Długi odcinek, ponad godzinny, treściwy. No spoko, to tak sądziłem. Mam nadzieję, że się nagrał, bo na starym sprzęcie jeszcze jadę. Okej. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, drodzy słuchacze. Seriale polecamy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!